Cześć, witajcie. Cześć. Jesteście zadowoleni z waszego Wi-Fi? Dobrze działa? Moje no to super. Może tak. To cieszę się razem z tobą, ale jeżeli wam nie działa Wi-Fi, to jednak możecie coś zrobić. Znaczy tak, przede wszystkim najpierw to trzeba się wiedzieć, że to jest kwestia Wi-Fi, bo miałem taki ostatni przypadek, jak mi jeden człowiek ojczył, że ma słaby internet i że trzeba zmienić dostawcę, a się okazało, że to właśnie problem był w Wi-Fi, a nie w dostawcy. W ustawieniach routera. Znaczy tak, generalnie Wi-Fi mamy dwa rodzaje, 2,4 GHz i 5 GHz, nie mylić 5G, chociaż i tu jest literka G i tu jest piątka, to jest inne G. Dokładnie, czasem możecie się spotkać w oznaczeniach na routerach 5G zamiast 5 GHz, ale to chodzi o GHz, o częstotliwość, tak. A nie o technologię 5G. W zasadzie 2,4 GHz jest popularniejsza, ponieważ chyba wszystko obsługuje 2,4 GHz, a 5 GHz nie wszystko. Chociaż nowsze urządzenia raczej powinny. I tak generalnie, jeżeli nie musicie pracować na 2,4 GHz, to dobrze jest przejść na 5 GHz. W zasadzie same zalety. Jakieś pewnie wady jak zwykle by się znalazły, ale generalnie... No, słabszy zasięg generalnie, tak? Gorsze przechodzenie przez ściany, troszeczkę gorzej przez beton, ale powiedzmy sobie szczerze, że gigaherce słabo przez żelbeton przechodzą w ogóle. Jeżeli macie sytuację ekstremalną, to i tak musicie kombinować jakieś repeatery, jakieś takie inne rzeczy. Mówimy o takiej normalnej sytuacji, kiedy po prostu w miarę zasięg jest. Więc jeżeli możecie, to 5 GHz, a nie 2,4. No a jeżeli musicie na 2,4, to pamiętajcie, że kanał na Wi-Fi 2,4 GHz tak naprawdę się rozciąga na albo na 3, albo na 5 kanałów, w zależności od tego, czy to jest B, G czy N. Czyli generalnie jaka tam jest szybkość. Zarówno 2,4, jak i 5 GHz jest podzielony na kanały. Kanały, to tak jak w telewizji, na jednym kanale jest coś tam sobie może być, a na innym jest coś innego. Z tą różnicą, że w Wi-Fi jest teoretycznie możliwość, żeby bardzo wiele różnych sieci pracowało na tym samym kanale. Przy czym jest to możliwość taka właśnie teoretyczna, że one będą pracowały, ale one będą sobie zabierały pasmo po prostu. Wzajemnie się po prostu zakłócają. No, tak to w skrócie można powiedzieć. Czyli jeżeli, nie wiem, jesteście na 6 kanale, macie sieć ustawioną i wasz sąsiad za ścianą też na 6 kanale ma sieć ustawioną i sąsiad właśnie ogląda sobie na jakimś Netflixie jakiś serial, a jego dzieciak na YouTubie coś tam ogląda, a jeszcze ktoś tam sobie właśnie Windowsy postanowiły pociągnąć update'a i to wszystko się dzieje na 6 kanale, i wy próbujecie na tym 6 kanale cokolwiek zrobić, to nagle stwierdzacie, że ten internet zaczyna chodzić dziwnie albo w ogóle przestaje chodzić. Mimo, że u was się w zasadzie nic nie dzieje, to po prostu sąsiad wam ukradł pasmo, nie? Nawzajem po prostu sobie zabieracie i tak naprawdę wy psujecie sąsiadowi, sąsiad psuje wam. Zależnie od tego, kto co robi. Zależnie od tego, jak jest ten kawałek tego pasma obciążony. Tak, no i co trzeba zrobić? No najprościej to trzeba po prostu zmienić kanał na taki, na którym jest najwięcej luzu. No ale jak to zrobić? Ano, i na jaki kanał? Kanał? No to nie jest prosta odpowiedź, bo tak, najpierw trzeba się dowiedzieć, co mamy w okolicy. To najprościej jest ściągnąć sobie jakąś aplikacyjkę typu Wi-Fi Analyzer czy coś takiego i ona tam ładnie narysuje co, kto, gdzie i po co i dlaczego. Wybrać takie miejsce, zresztą widziałem takie, które nawet doradzają, na które tak, kanał się podpowiada powinno. Odpowiedni kanał. Pokazuje wam na wykresach, który jest najbardziej obciążony w waszej okolicy, który najmniej... To pamiętajcie, akcja rodzi reakcję i to samo może zrobić też wasz sąsiad i stwierdzi, o fajne miejsce, tylko jedna sieć na tym kanale, to ja się też tu przełączę. Dlatego tę operację co jakiś czas warto powtórzyć, a szczególnie kiedy macie podejrzenia, że coś wam to zaczyna źle chodzić. Tak, no to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić przed zmianą operatora, routera i tak dalej. Zajrzeć po prostu, czy nie możecie coś poprawić, tak, no przestawienie kanału to po prostu jest jeden... Zrobicie to w ustawieniach routera, no tutaj różne routery mają w różny sposób to zrealizowane, musicie zajrzeć po prostu do instrukcji obsługi. Tak, przeważnie się to będzie wiązało z resetem routera, ponieważ te tańsze urządzenia nie potrafią w locie tego zrobić. Tak jest.
Czyli przez tam, nie wiem, minutę, dwie nie będzie sieci, także uważajcie na jakieś odgłosy z sąsiedniego pokoju. Ty, coś się stało? To jest jedna rzecz, którą powinniście zrobić. Druga rzecz to tak, wszystko, co możecie podpiąć kablem, to podepnijcie kablem. Bzdurą jest na przykład, jeżeli pod telewizorem stoi router, no bo przeważnie dekoder od cyfrówki jest, więc i router też jest w tym miejscu, i ten telewizor z tym routerem rozmawia po Wi-Fi, no to jest po prostu bzdura. Wziąć, kupić czy tam 2 metry kabla, podłączyć ten telewizor do tego routera, będzie lepiej wam, będzie lepiej sąsiadom. I temu telewizoru też będzie lepiej. Po prostu ograniczcie do rozsądnego oczywiście minimum ilość urządzeń korzystających z waszego Wi-Fi, bo im więcej urządzeń do Wi-Fi podepniecie, no tym ono jest bardziej obciążone i tym gorsze po prostu macie połączenie, gorszą jakość internetu, czy to w telefonie, czy w telewizorze i tak dalej. No tak, no bo słuchajcie, no co z tego, że macie, nie wiem, 200 megabitów dociągnięte światłowodem do routera, jeżeli wasze Wi-Fi ma teoretycznie 54 megabity, a tak naprawdę w praktyce to nie osiąga nawet połowy tej prędkości, no i co? No pamiętajcie, że i prędkość połączenia też zależy od tego, ile urządzeń w danym momencie z tego korzysta. Jak macie do tego pralkę, lodówkę, telewizor, zmywarkę, suszarkę, mikrofalówkę podpiętą i tak dalej, ekspres do kawy do tego, z 5 telefonów, ze 2 tablety, plus laptopy, plus stacjonarkę. No tak, i właśnie tak jak mówię, no naraz sobie wszystkie Windowsy stwierdzą, że pociągną update, bo on bardzo ważny jest, a w tym czasie ktoś postanowi obejrzeć jakiś nowy odcinek serialu i po 4K jeszcze, no i to wszystko fajnie, i to jeszcze to wszystko jak na Wi-Fi ma chodzić, to tak. Druga rzecz, wszystko co możecie podłączyć kablem, to po prostu podłączcie kablem, a i bezpieczniej też będzie, jednak co kabel to kabel. A trzecia rzecz, którą można zrobić i powinno się zrobić, to przejść na 5 GHz, bo tam jest luźniej póki co. Póki co, tylko musicie w tym momencie, tak jak już sygnalizowałem, pamiętać, że na przykład jak macie router na końcu mieszkania, to na drugim końcu mieszkania już ten zasięg może być słabszy niż w przypadku 2-4. A no tak, no jeżeli chodzi o zasięg, to też trzeba by się było zastanowić po prostu, czy tam, gdzie stoi router, to jest naprawdę najlepsze miejsce na to, żeby on tam stał. No dokładnie. I może w innym miejscu postawienie go po prostu poprawi. No ale to sobie patrzycie po prostu, ile kreseczek macie w różnych miejscach. Dokładnie. Tutaj was ogranicza jakby punkt dostępowy, czyli miejsce, w którym wchodzi kabel, czy tam światłowód inny do waszego mieszkania. No tak, tam no, można jakieś zipitery kombinować i inne rzeczy, można, ale to już jest... Także, to już jest temat na inny film. Tak podsumowując, po pierwsze sprawdzić, co tam macie na swoim kanale, jakie macie sąsiedztwo i zmienić kanał ewentualnie. Druga rzecz, wszystko, co się da podpinać kablami. I trzecia, rozważyć przejście na 5 GHz. To są takie proste rzeczy, które można zrobić praktycznie bezkosztowo. A dopiero potem szarpcie się ze zmianą routera na mocniejszy, wydajniejszy, a co za tym idzie, droższy, i ewentualnie szukajcie nowego operatora. Jak to wszystko nie pomogło, no to... A no tak, jeżeli chcecie sprawdzić, czy to wasz operator, czy to wasze Wi-Fi, to weźcie tam laptopa, dokładnie, czy cokolwiek, wepnijcie się kablem w router i wtedy sprawdźcie, jak ten internet chodzi. Tak, jest strona do sprawdzania prędkości, nie będziemy reklamować, ale pewnie znacie. Po prostu sobie zobaczcie i będziecie wiedzieć. No tak, każdy sobie tam sprawdza na swój sposób. Najlepiej to jest w praktyce sprawdzić, czyli po prostu zrobić to samo, co się robiło i nie chodziło, to czy teraz nagle... No. Jeżeli po podpięciu kablem do routera nagle wszystko zaczyna chodzić lepiej, to znaczy, że macie problem z Wi-Fi. Natomiast jeżeli nadal chodzi źle, no to raczej to jest problem waszego dostawcy albo routera. Dokładnie. No to cóż, oby wasze Wi-Fi zawsze było świetne. I luźne. Nie zapchamy. To trzymajcie się. I oby wam sąsiedzi pasma nie kradli. Właśnie. Cześć.